Tam za nami gra Paluch, siedzimy z Gedzem na festiwalu Polish Hip Hop Festival, gdzie dzieje się sporo. Generalnie u ciebie też się sporo dzieje. Już sobie stworzyłeś taki swój kanał, swoje grono i mocno ciśniecie. Powiedz, jak w ogóle, jak ogólnie się działa obecnie w NNJL, które działa trochę na uboczu, ale jakby kierując się tak mocno targetowo do osób kumających wasze fazy. Wiesz co, przede wszystkim rodzinnie się działa. Producenci to rodzina, raperzy to rodzina. Wszystko na gębę, nic na papierek. To są po prostu dobre ziomy, wspieramy się wzajemnie. Ma to miano labelu, działamy sobie, wiesz, na razie bez żadnych, bez ciśnienia. Płynie to sobie swoim strumykiem obok głównego nurtu. Zawsze miałem takie założenie, zawsze tak chciałem. To się powolutku rozwija. Jak zrobię kolejny materiał, wiesz, rozwinę się z produkcją muzyczną, z bitami, z miksami, to zajmiemy się zbudowaniem tego labelu jakby tak na porządnie, żeby to miało ręce i nogi. I stary, no mam nadzieję, że cały czas będzie się to rozwijało. Rozwija się w tym momencie w fajnym tempie, jeszcze to ogarniamy w małym gronie. Ale powoli nam brakuje rąk do pracy, więc to chyba świadczy o tym, że się rozwija cały czas, wiesz, idzie do przodu, nie? No właśnie, no jakie masz jakby na ten moment podejście? Czy tak bardziej celujesz w robienie gdzieś tam swojego, bez ciśnienia w swojej niszy, czy gdzieś będziesz też celował, że tak powiem, większy wystrzał w jakieś projekty, które gdzieś się mainstreamowo mogą bardziej zaznaczyć, czy właśnie dobrze ci tak teraz trochę, wiesz, trochę zwolnić i działać po swojemu, na swoich zasadach? Powiem ci tak. Parafrazując, sukces rodzi się w bólach, wie to moja matka. Pytają Gedziula, kiedy coś nagrasz. Się nie spieszę, bo cały czas jest nasz czas. Na telefonie dwie płyty zapisane w notatkach mam. Także jak będzie czas, to nagram. I słuchaj, niech to wszystko swoim życiem, wiesz, sobie żyje. Ja się nigdzie nie spieszę, nie muszę się nigdzie spieszyć. Ja, stary, wiesz, byłem 10 lat temu, kurwa, gościem, młodym gościem, który używał autotuna, więc ja już to wszystko, kurwa, przeżyłem. Dawno temu. Teraz sobie szukam nowej zajawki, to są bity, potem sobie szukam kolejnej nowej zajawki. Wróciłem do deskorolki, wiesz, buduję siebie jako człowieka na nowo. Po NNJL, która ta płyta mi przyniosła w ogóle, wiesz, ogromne zmiany w życiu. Ameba tak samo. Każda płyta to jest, wiesz, przewrócenie klepsydry, nie? Teraz po Amebie przewróciliśmy, kurwa, leci nowy trusku, jest koniec. To jest właśnie trochę o tym, nowy trusku jest trochę o tym. Swoim torem, nie? Swoim torem. No i tyle. No właśnie, jak tak sobie patrzysz na to, jak obecnie wygląda sytuacja na scenie, że generalnie wszystkie nowe trendy, które się pojawiają, są mega szybko łapane i przez raperów, przez słuchaczy są wręcz głodni tego, żeby być, wiesz, nie pół roku za Stanami, tylko miesiąc, tak? W momencie, kiedy ty jakby wjeżdżałeś jeszcze jako nastolatek i właśnie łapałeś naturalnie te trendy, to jakby totalnie inaczej wyglądała sytuacja, w sensie nawet te rzeczy, które robiłeś 3 lata przed debiutem, jak one wychodziły na debiucie, to cały czas było to trochę za wcześnie do takiego ogólnego odbioru. I się trochę, jak tak patrzysz, nie żałujesz, kurde, czemu, wiesz, czemu wtedy podejście słuchaczy nie było takie jak teraz, że wiesz, że gdzieś tam te twoje jeszcze takie wczesne, wiesz, wczesne wygrzewki Wayne'owe i tak dalej byłyby, myślę, teraz łapane, wiesz, błyskawicznie. No na pewno, ale to, dla mnie to jest satysfakcja, że stary, wiesz, to było zrobione wtedy, to był magiczny czas w moim życiu, to było zajebiste. Nie wiem, czy teraz bym się potrafił tak odnaleźć, wiesz, teraz się jaram kolejnymi rzeczami, jakby muzyką elektroniczną, wplatam sobie w swój rap, w swoje produkcje, rzeczy stare, nawet z techno, wiesz, wyciągnięte z jakiejś muzyki ambientowej i tak dalej, bo ewoluowałem jako człowiek, wtedy byłem w takim miejscu, taki był czas, nie był to odpowiedni czas, wiesz, ja cały czas robię swoje i ja nie żałuję, to było dla mnie spoko, wiesz, to co teraz się dzieje jest spoko, zajebiście, że kurde, mamy w końcu w polskim rapie to, po co ja walczyłem, kurwa, ileś tam lat temu, że ludzie to łapią, ludzie się cieszą, ludzie chcą nowych rzeczy, szukają nowych rzeczy, jarają się nowymi rzeczami i z tych nowych rzeczy tworzą się kolejne rzeczy, wiesz, jakby to jest taka pętla wielka, nie? Na pewno zaraz wrócimy znowu do zajawki na truskulowy rap, który będzie poparty 808-ami i tak dalej, albo nawet po prostu na brudne bębny, zajebiście. Kurwa, no... Powiem ci tak.
fajnie jest widzieć rozwój sceny, o którą się walczyło. I tyle. I tyle. No obecnie też gdzieś tam te mainstreamowe rzeczy tak śledzisz jak parę lat temu i podłapujesz to, co się dzieje właśnie w tej całej freshmańskiej fali, czy właśnie trochę odbiłeś bok i gdzieś te alternatywne rzeczy, bardziej elektroniczne, bardziej jakieś instrumentale cię teraz wciągają? Tak, to zdecydowanie to drugie. Jakby w ogóle mnie nie interesuje mnie główny nurt. Wtedy głównym nurtem w Stanach 10 lat temu, jak o czym wspominałeś, wiesz, że te autotune, ten Lil Wayne i tak dalej, ten główny nurt się dopiero jakby kształtował. W tym momencie to już nie jest Wayne, ale to są osoby, które się wychowały na Wayne'ie, rozumiesz? I bardziej mnie jara szukanie czegoś, co jest nieznane, bo wtedy, jak ja szukałem tamtych rzeczy, jarałem się tamtymi rzeczami, to stary, wiesz, autotune to było kurwa po ryju, nie? To był taki czas, że nie było przyzwolenia. Wtedy, kiedy wiesz, kiedy Jay-Z nagrywał Death of Autotune, tak? Tak, albo nawet jeszcze chyba rok, dwa wcześniej, nie? To niesamowity czas, piękny czas. Ja uwielbiam wracać w ogóle do tych płyt. Stary, to mi przypomina, ile się kurwa stało, jak ewoluowała muzyka. To jest piękne. Alternatywa dla mnie, muzyka elektroniczna i stąd czerpię inspirację, bo gdybym czerpał inspirację z głównego nurtu, to nie byłbym, mam wrażenie, świeży, wiesz, nie byłbym sobą, a jestem sobą, bo robię takie rzeczy. Nigdy nie goniłem za tym, nie? Zawsze, oczywiście chcę tego, stary, żeby było dużo osób na koncercie, żeby wszyscy to znali. Nie mogę zaprzeczyć, nie? Ale chcę, żeby to było po mojemu. Wiesz, ja ich edukuję przez jakiś tam czas, nie? I bardzo doceniam i cieszę się, że są ludzie, którzy są z nami w tym. I się jarają i kumają tą fazę, nie? Też jak rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze poza kamerą, to mówiłeś, że teraz masz większą wręcz zajawę producencką niż rapową, tak? Tak. Że gdzieś tam odłożyłeś trochę mikrofon na bok i siekasz bity cały czas? Tak. Jeśli miałbym, stary, zestawić to procentowo, to jest 80-20. 80 to są produkcje i uczenie się miksów, budowanie przestrzeni w kawałkach. Wiesz, ostatnio Dims mi na przykład wysłał, 2-3 lata temu zaczęliśmy taki numer, w którym w tym momencie jest HDS i Paluch. Ja nagrałem ten refren dawno temu w trawie. W tym momencie jestem na takim poziomie, że mogłem go kompletnie zmienić i odświeżyć sam dla siebie ten kawałek, który sobie leżał i pewnie nigdy by nie wyszedł, gdyby on nie zaproponował mi go w danym dniu, w którym miałem czas, żeby usiąść, wiesz, po prostu, bo nie robiłem bitów i mówi, ty słuchaj, wiesz co, bo Paluch tutaj dograł zwrotkę i wysłał mi wokale, ja sobie posiedziałem, podubałem przy tych wokalach Palucha. Bardzo mnie jara siedzenie w chacie, robienie bitów, dłubanie w brzmieniu, poznawanie tych sfer, wiesz, których mnie gdzieś tam kiedyś graczu uczył. Przez gracza też się tym zajarałem bardzo, tym dłubaniem, bo on zawsze potrafił moje piloty doprowadzić do, wiesz, takiego stadium, że rozpierdalał mi głowę, nie? Że kurwa, można tak. Pierwszą płytę, którą miksował graczu, to jest moja pierwsza płyta, wiesz, nasza przygoda kurwa trwa i trwa. Wyedukował mnie, zaraził mnie tym. Niesamowite to jest, stary, po prostu siedzę, dłubię, nie? Poznaję producentów, przychodzą do mnie na chatę. Wiesz, wszyscy działamy praktycznie w Abletonie, dzielimy się projektami, niesamowite możliwości są w tym programie, to jest w ogóle dla mnie szok. Nagrywam tam już, bo kiedyś nagrywałem w Logiku, bawię się formą muzyki, nie? Szukam tego wszystkiego, nagrywam też dużo wokali, w tych moich bitach nawet udziela się wokalnie moja dziewczyna. Ktoś przyjdzie, coś zaśpiewa, ja to, wiesz, przeprocesuję przez różne wtyki. Kurwa, no, po prostu tak jak 10 lat temu autotune i rapowanie o tych dziwnych rzeczach, o których rapowałem, dawało mi radość, to teraz mi daje radość robienie bitów, nie? I miksowanie. Więc nie lubię robić niczego na siłę, nie? Mam taką fazę, teraz to robię, może będzie czas, że będę robił rap. No, też zaskakujące może być to, że na przykład włączamy sobie klip twój instrumentalny na YouTubie i on wcale nie ma jakoś mniej odsłon niż te rapowe rzeczy, mimo że jakby cały czas i zawsze muzyka instrumentalna to jest bardziej dla koneserów, to jest coś, co nie będzie mainstreamem poza wyjątkami, tak? W sensie możesz mieć mega fejmowych producentów grających na openerze, tak? Z instrumentalnymi rzeczami, a jednak zawsze gdzieś tam jest ta bariera. Ale skąd się bierze właśnie to, że liczbowo to się
potrafi pokrywać? Czy jest to, że jak robisz te instrumentalne rzeczy, to one gdzieś potrafią wyjść poza Polskę, jakby omijając tą barierę językową? To głównie poza Polskę idzie. Z tego, co oglądałem sobie na statystykach, kurwa, kolejny raz. Szaman. Kolejny raz, stary, potwierdza się to, że muzyka po prostu, jakby ten... Sama muzyka bez słów to już jest język. Nić porozumienia, łapiesz z ludźmi z zagranicy, patrzę na statystyki na YouTubie i bity to są głównie ludzie z Polski 50-50 z ludźmi z zagranicy. A jak patrzę na rap, to jest Polska, nie? Tamten odsetek, wiesz, jest Anglia, są te kraje, gdzie nasi rodacy wyemigrowali i poza Polską to są głównie te, nie? Holandia, wiesz, bla bla bla. A bity, no to jest international language. Jakby... Skąd to się bierze? Czy jakby macie jakieś kanały dotarcia, gdzieś to wypychacie, czy to się rozchodzi samo po prostu organicznie? Wrzucam to, stary, tylko i wyłącznie na NNJL. Wi-Fi Boysy mają prawie, wiesz, jeden z klipów ma prawie bańkę już. To jest niesamowity wynik jak na bit dla mnie. Bo takie wyniki to osiągają ludzie na Trap Nation, czy na takich, wiesz, gigantycznych kanałach, nie? Elo, jest z nami Jurkowski. Pozdrawiam. Stary... Bity odrobienie mam za kwasy, to jest to, wiesz, to jest to. Nie trzeba słów i wtedy okazuje się, że klimat, to co potrafisz, wiesz, to co ci siedzi w głowie, wrzucasz to w nuty, wrzucasz to w jakieś brzmienia i to jest nić porozumienia z ludźmi, nie? Ja nie chciałbym rapować po angielsku, żeby dotrzeć do ludzi z zagranicy i wolę robić bity, żeby gadać z ludźmi z zagranicy o tym, co siedzi mi tutaj, wiesz, pod kopułą, nie? Bo jednak myślimy po polsku, piszemy po polsku i nie do końca zawsze sytuacja, która jest na przykład polityczna u nas, zostanie zrozumiana, wiesz, w Stanach. Tak samo nie wszystkie płyty ze Stanów są dla nas. Jeśli one, nawet ostatni album Kendricka, czy wiesz, jakby są cięższe płyty, nie? Zaangażowane politycznie w jakiś sposób i one już nie są tak hitowe dla wszystkich. Tam są 2-3 single, nie jesteś w stanie przesłuchać tego w całości tak, jak jesteś w stanie przesłuchać polską płytę i jarać się tym, wiesz, jakby na równi. Przynajmniej dla mnie, ja tak mam, nie? Ale i tak bardziej się jaram płytami ze Stanów, to jest paradoks w ogóle. Bo mało słucham polskich rzeczy. A dużo po prostu słucham instrumentali z SoundClouda, grzebiemy sobie, wiesz, gadam z producentami ze Szwecji, gadam z producentami z Nowego Jorku, wiesz, to jest niesamowite, to się muzyka niesie, nie? Myślę, że jest to fajny motyw, żeby ludzi z nim zostawić na przekminkę, to powiedz, co byś jeszcze chciał dorzucić na koniec, w ostatnim słowie. Doceniajcie producentów. To bym chciał powiedzieć. Podbijamy to. Hello. Dzięki.